STPMC. To jest rap. Jestem klasą D w placówce SCP. Jacyś panowie w mundurach zamknęli tu mnie. Robią na mnie testy, na razie tylko dwa. Jakaś, nie pamiętam, zabójcza drukarka. Nagle w nocy alarm przez interkom, jakaś mowa, męski głos mówi bardzo trudne słowa. Wyłom przechowawczy, dekontaminacja. Coś mi świta, zaraz. Racja! Jakie straszne potwory z klatek się wydostały. Muszę teraz uciekać, póki jeszcze jestem cały. Widzę kartę naukowca, szybko ją znalazłem w mig. Muszę tylko pamiętać, żeby nie wyjść ze CPK. Pysk! SCP w Minecrafcie, bloki rozstawcie. Gotowi do startu, ze CPK-ami się rozprawcie. Widzę 914, co ten numer znaczy? Plakietka bezpieczne, bo lepsza karty. Very fine, raz, dwa, trzy, mamy już o 5. Musimy się sprężać, bez robienia cięć. Jakiś checkpoint nawet duży, szczerze mówiąc lekko tchórzę. Kartę mam, przykładam, wreszcie próg przekraczam. A tam patrzę, jakiś doktor z wyglądu 14 wiek. Coś mi się wydaje, to 049 jest. Jezus Maria Boże, pomóż, dobra, może go wyminę. Najpierw prosto, lewo, prawo, robię sobie z niego drwinę. SCP w Minecrafcie, bloki rozstawcie, gotowi do startu, ze CPK-ami się rozprawcie. Widzę tutaj checkpoint, szybko przeskoczyłem go. Tabliczka głosiła, że jestem wędrzą. Nagle głos z mikrofonu. Były MTRS. Teraz zacytuję. Życie? Nie mnie. Dobra, muszę śpiąć po ślady. Biegiem już do gate'u A. Komputerek dobry? Otworzyć mi pozwala. Wrota się otwierają, nagle słyszę. Czekaj, ziom! To był CI zwitowany, pomoże mi uciec stąd. Winda w górę, potem schody. To jest ostatnia prosta. Pieśń na ustach, tak się cieszę, ucieknę jak od upak. Kurtka już wychylona, jakby na mnie czekała. Lecz tu nagle niewidzialny, zabija mnie złam tapa. No kurwa!